Witajcie drodzy widzowie. Od razu na wstępie do widzów ślubu od pierwszego wejrzenia, bo ciągle pytacie, a ja nie odpowiadam, ale po przemyśleniu tematu, jako, że mam tak duże zaległości w obecnym sezonie, są dwie propozycje. Mogę albo powoli starać się odgruzować i wrzucać pojedynczo zaległe odcinki, jak uda mi się je obejrzeć. Albo mogę robić bieżące podsumowania i olać zaległe odcinki. Dajcie znać, która opcja pasuje Wam bardziej. Decyzja należy do Was. A tymczasem widziałam, że na facebookowym profilu rolnika pojawił się zwiastun czwartego odcinka, który wyemitowany będzie już w tę niedzielę. Generalnie kto ogląda rolnika regularnie, czyli wszyscy na tym kanale, taki disclaimer, ale kto ogląda ten wie doskonale, że odcinek czwarty to zazwyczaj najnudniejszy odcinek każdej edycji, bo tak szczerze, co mogłoby się w nim wydarzyć? Cała jego fabuła opiera się na tym, że Manowska przyjeżdża do każdego z rolników obczaić, jak przygotowali się na przyjazd kandydatek czy kandydatów, a później razem na te przyjazdy czekają, a te kandydatki jadą i jadą. I co ciekawe, nigdy się nie zdarzyło, że przyjechały dajmy na to dwie na raz, tylko zawsze przyjeżdżają po kolei. Rolnik je wita, one dają prezenty jego rodzicom, albo i nie dają. Tutaj pełna dowolność. Rolnik mniej lub bardziej się cieszy na ich widok, a później, jak już cała trójka jest na miejscu, wspólnie wyruszają na obchód włości gospodarza albo gospodyni. I generalnie tak wygląda cały czwarty odcinek. Oczywiście, czasem coś tam się wydarzy, ale na większe skandale w czwartym odcinku raczej nie ma co liczyć. Ten czwarty odcinek zapowiada się całkiem podobnie. I tak oto Waldy mówi, prawdopodobnie prowadzącej, że to jedna wielka zagadka, co tam jest w tym sercu, przy tym podejrzania się uśmiechając. Ktoś pisał pod którymś z filmów, że Waldy i Ewa przypominają mu Bogusie i świętej pamięci Krzycha, oczywiście bez czarnowictwa, tylko pod takim względem, że od momentu przyjazdu dwie pozostałe kandydatki będą u rolnika na straconej pozycji, a cały czas będzie się pewnie starał spędzać z Ewą. Czy tak będzie? Tego nie wiem. Zobaczymy, co tam montażyści rolnika nam w tym roku zmontowali. Za to Ewa na koniec zwiastuna śmiejąc się mówi tajemnicze nie wiem, nie wiem. Oba wyznania są mało istotne dla nas widzów. Istotnym jest jednak fakt, o którym zapomniałam dotychczas wspomnieć. Mianowicie chodzi o to, w jaki sposób Waldy zwraca się do Ewy. Nie wiedzieć czemu już od listu mówi do niej Ewka, mimo, że dziewczyna nie napisała w liście, żeby tak się do niej zwracać. I ewidentnie to nie jest dla niej typowy zwrot, bo za każdym razem, kiedy nie doszła gwiazda Hollywood, tak do niej mówi, dziewczyna wydaje się być lekko zmieszana, jak i zresztą wszyscy widzowie, bo faktycznie to Ewka daje po uszach. No czuć taką niezręczność za każdym razem, kiedy to mówi. I tutaj nie wiadomo, czy Waldy stwierdził, że jak będzie ją w taki sposób nazywał, to wtedy będzie to brzmiało bardziej kumpelsko i nikt nie będzie go podejrzewał o to, że ją faworyzuje. A może sam siebie w ten sposób oszukuje? Trudno powiedzieć. Tak czy inaczej mógłby zacząć mówić do niej Ewa, bo zwrotewka totalnie do niej nie pasuje. Widać też, jak na gospodarstwo Artura przyjeżdża Aleksandra, tym razem w prostych włosach, za to jakąś niezłą furą. Nie znam się na samochodach, ale wygląda drogo, a ona zamyka drzwi od kierowcy, także chyba znaczy, że jej, chyba że z wypożyczalni, żeby zaimponować władcy maszyn rolniczych. Nie wiadomo, czy to samochód, czy może inna z kandydatek, ale w innej scenie Artur mówi, że coś go tąpnęło, także kto wie, może coś poczuł, do którejś z kandydatek albo do ich samochodów. Trudno powiedzieć, w końcu to władca maszyn rolniczych, także wszystko jest możliwe. Widać też, jak przyjeżdża do niego Blanka, oraz że wręczyła mu jakiś prezent, który znajdował się najprawdopodobniej w butelce. O ile to nie cukierki w butelce od szampana, można przypuszczać, że to jakiś alkohol. Przy tym Blanka, prowadząc Artura do bagażnika swojego samochodu, mówi, że zapakowała ze sobą pół chałupy. I tutaj biorąc pod uwagę, jak często dziewczyna się przeprowadza,
A czytając jej posty na grupach w poszukiwaniu mieszkania bądź pokoju, można śmiało stwierdzić, że dosyć często ma na pewno dryg do pakowania. Widać także, że Artur zabrał wszystkie trzy kandydatki na spacer i prym na tym spacerze wiodła właśnie Aleksandra. Generalnie i w ostatnich dwóch odcinkach wyglądała dość skromnie, natomiast tutaj widać, że biedna nie jest. Stąd może to stwierdzenie, że może to Artur się do niej przeprowadzi, a nie odwrotnie. No jakoś czuje od niej pieniądz. Z kolei Łani widać, że prezent oraz kwiaty przywiózł jej Mikołaj, a sam prezent wywarł wrażenie na gospodyni, która zawtórowała ohoho zaglądając do torebki prezentowej. Tutaj najprawdopodobniej także był to alkohol. Jeśli norweski, to faktycznie wyczyn, bo jak wiadomo, trzeba za niego płacić kartą, bo tam takie rzeczy są regulowane. Mikołaj był też pod wrażeniem domu Ani, mówiąc, że Ania mieszka jak księżniczka. I tutaj faktycznie nie było okazji wspomnieć o domu, bądź może bardziej pałacu Ani, ani o jej wieży i szemranych powiązaniach z paniczem Stanisławem, ale na to może kiedyś poświęcę osobny film. Samemu domostwu przyjrzymy się pewnie w czwartym odcinku programu, bo jak dotąd Ania trochę go ukrywała, pokazując nam głównie szklarnię rodziców. Za to u Agnieszki już w zwiastunie odcinka na koniec tego ostatniego było widać zachwyt Agnieszki oraz Manowskiej nad panem, który przyjedzie do niej motorem. I teraz okazało się, że tym kandydatem okazał się być Islandczyk. Taką ma ksywę i tak go będziemy nazywać. Mało tego, nasz niepozorny Islandczyk wyznał, że będzie obserwował chłopaków i postara się ich wyeliminować swoimi sposobami, także zapowiada się krwawa jatka. Zwłaszcza patrząc na prawie 40-letniego Janka mieszkającego z mamą i zazdrosnego o wszystkich Mateusza. Aga również zabrała panów do lasu oraz nad staw, a Janek udawał, że będzie do tego stawu skakał, aż poczułam powiew przeszłości i przypomniałam sobie trzy bobry w stawie Wally z 8 edycji. Czyżby czekał nas sequel trzech bobrów? Tylko tym razem inne bobry w roli głównej? Ja tam chętnie obejrzę. Dostałam też ochrzan, że broni Agnieszki, aczkolwiek wiecie, ja raz karcę, raz chwalę, sprawiedliwość musi być. Kto wie, może Darek też kiedyś zasłuży na pochwałę, bo oczywiście w zwiastunie nie zabrakło również pana Włoszczyzny, który przechadzał się z kandydatkami po swoim obejściu. Na razie większych wydarzeń u Darka brak, ale spokojnie, na pewno początek piątego odcinka to będą zawody związania Włoszczyzny, także co się odwlecze, to nie uciecze, jakoś tak się mówi. Także tak jak mówiłam na początku, po czwartym odcinku raczej próżno oczekiwać dramatów, chociaż kto wie, szanse zawsze są. Może akurat jakaś kandydatka zawinie się od razu po przyjeździe, można jednak zawsze mieć nadzieję, że będzie śmiesznie, chociaż to pewnie nie był zamysł postaci z 10 edycji. Dajcie znać w komentarzach, jak sądzicie, czy Waldi faktycznie oleje pozostałe dwie kandydatki i skupi się na Ewie? Czy przestanie w końcu mówić na nią Ewka? I czy zatańczą razem tą sensualną rumbę pod jego oborą? Tyle pytań, tak mało odpowiedzi. Czekam na wasze pod filmem. A tymczasem znak pokoju i do gnoju. Bye bye.